Projekt Mentoring 50+ to był projekt innowacyjny, który miał przede wszystkim na celu przygotowanie osób po 55 roku życia posiadających doświadczenie i wiedzę pracujących w swoich instytucjach, w swoich organizacjach do tego, żeby przekazywać tą wiedzę, umieć przekazać tą wiedzę młodszym, tak? Osobom nowo przyjętych do pracy, osobom bezrobotnym, które przychodzą na staż, na przygotowanie zawodowe. My wyposażyliśmy taką osobę, takiego mentora w odpowiednie narzędzia, czyli przede wszystkim otrzymywał mentor u nas kompetencje trenerskie, umiejętności trenerskie. Przekazywaliśmy mu wiedzę, w jaki sposób może swoje doświadczenie i swoją wiedzę przekazać innym osobom w swojej organizacji. Osoba 50+, wydaje się jej, że jest mniej efektywna. Co jest nieprawdą, ponieważ posiada bardzo duże doświadczenie z racji swojego wieku i z racji stażu pracy. Wiedzę nabywała przez ileś kolejnych lat. I osoba taka może, nawet powinna przekazać to swoje doświadczenie i to, co umie, młodszym. Pracodawca jest zadowolony, bo nie musi dodatkowo szkolić wewnętrznie osoby młode, nowo przyjęte do pracy. Również nie musi pracodawca przygotowywać bardzo dobrze nową osobę nabytą, dlatego że po prostu no, efektywniej będzie, jeżeli mentor przekaże swoją wiedzę i swoje doświadczenie. I to jest w ogóle super sprawa. Podopieczny na pewno szybciej staje się efektywniejszy, tak? Bo w krótkim czasie otrzymuje to, czego uczyłby się przez powiedzmy kilka miesięcy, czy kilka tygodni, czy nawet kilka lat. Natomiast mentor podnosi swoje, jak gdyby, dowartościowuje się, a może tak bym powiedziała, tak? Bo jest osobą, która wierzy we własne umiejętności, czuje się potrzebna, a przy tym no, z racji wieku jest efektywna, mimo tego, że ma 50+, tak? Bo czasem jest taki pogląd, że 50+ to tak naprawdę to już są osoby, które już niewiele mogą, niewiele wiedzą i nie są tak wydajne jak inni pracownicy. To jest nieprawda.